Ta książka pokazuje wśród tych wszystkich pielgrzymów, którzy przyjeżdżają do Łagiewnik, by dziękować Panu Bogu, by wypraszać Boże Miłosierdzie, by zawierzać swoje życie Bożemu Miłosierdziu, tych ludzi, w których za sprawą siostry Faustyny, która podprowadziła do Jezusa Miłosiernego, wydarzyło się coś niezwykle ważnego i wielkiego. Wśród tych osób jest ksiądz kardynał Franciszek Macharski, a ja stałem się komentatorem, powiem, myślę, mogę odsłonić tę tajemnicę, troszkę tak jak Piłat w Credo, ponieważ kiedy pani Ewa pisała tę książkę, zacznę od tyłu. Ksiądz kardynał miał akurat bardzo fatalny pasus swojego życia, mianowicie po pierwsze podwójnie złamał miednicę, leżał parę miesięcy w szpitalu, przyłączyła się jakaś wielka niepamięć, także trudno byłoby z nim na te tematy rozmawiać. Potem przyszło złamanie nogi i Bogu dzięki, to kolejny cud siostry Faustyny, myślę, można tak powiedzieć w znaczeniu szerszym, myśląc się z tego wszystkiego wyrehabilitował, jest z powrotem fantastycznym człowiekiem podejmującym najbardziej trudne i skomplikowane kwestie, tematy i sobie radzi. Więc nie mogła pani Ewa napisać książki na podstawie rozmowy z nim, ale myślę, że mogę to też powiedzieć, że kiedy byłem u niego ostatnim razem, wziąłem telefon do pani Czaczkowskiej i od księdza kardynała zadzwoniłem mu przedtem, bo powiedziałem o tej książce, że jest tam też opisywany w tej książce, więc podjął rozmowę i zaprosił panią Ewę. Myślę, że to będzie kiedyś jakiś mały aneks, gdzie on to zrobi o wiele lepiej ode mnie. A ja, wracając do tej mojej roli, którą w tej książce spełniłem, spełniłem ją dlatego, że byłem świadkiem w roku 92 tego wszystkiego, co się działo z księdzem kardynałem Macharskim. On mianowicie w pewnym momencie zawsze był szczupły, jeżeli nie chudy, ale w pewnym momencie się stał całkiem szczupły i coraz widzieliśmy, że coraz mniej je. Ale jakoś tak się zamknął w sobie, że się nie otwierał ani na lekarza, ani na nikogo i w pewnym momencie odprawił pielgrzymkę w Kalwarii Rodzin. Potem pojechał na Wiktorówki, na koronację obrazu Matki Bożej tej Góralskiej na Wiktorówkach i tam po prostu się wszystko już zatkało, potworny ból i w tym stanie przywieziony do szpitala w Krakowie, operowany natychmiast na następny dzień. I oczywiście nowotwór duży, bardzo duży, zatkał jelita. I pamiętam jego przyjęcie tej choroby i później mianowicie szybkie dochodzenie do zdrowia. No, z takim wielkim zaufaniem Panu Bogu, które miał zawsze w sobie, a w tej chorobie się wykazał jeszcze bardziej. Powiem zresztą na początku, że w przeciwieństwie do autorki i do tego, co myśmy z boku widzieli, on nigdy nie nazywał tego cudem siostry Faustyny, żeby była jasna sprawa. To jest nasze nazewnictwo. I pamiętam także taki szczegół tej choroby, kiedy 10 dni po wyjściu ze szpitala lekarze mu pozwolili pojechać na rekonwalescencję do Zakopanego. I tam był pełny miesiąc pod opieką pielęgniarki, która tam stale przy nim była. I któregoś dnia musiałbym to odnaleźć w brewiarzu. Wtedy, kiedy jest czytane, bo to bardzo istotny szczegół, kiedy w brewiarzu jest czytany list Ignacego, tego antiocheńskiego do Rzymian, którym pisze: chcę być starty jak pszenica, nie zabiegajcie u Pana Boga o żadne względy i tak dalej, i tak dalej. Pojechaliśmy i był taki sławny pan profesor Henryk Nosek, pan profesor Giedliczka, ci, którzy go operowali, pan profesor Kołodziejski. Ja z nimi pojechałem wtedy do tej księżówki, bo to tam było. No i oczywiście oni mianowicie rozmawiali z nim, wszystko było, wydaje się, dobrze, kardynał był pełen ufności, ale taki mądrze zatroskany. I w pewnym momencie pan profesor Nosek mówi tak: księże kardynale, tak dla bezpieczeństwa przydałaby się chemia, lekka chemia. On się tak zastanowił, dostawił nas 15 minut, a jeszcze jedna rzecz, mówi pan profesor, taka lekka, że nawet te piękne włosy nie wyjdą księdzu kardynałowi. A kardynał na niego huknął z góry, mówi: a co pan myśli, że mi na moich włosach zależy? To nie o to chodzi. I poszedł do kaplicy i wrócił z tej kaplicy po 15 minutach, przytoczył ten tekst brewiarza o tym starciu, chce być starty, jak nie róbcie nic więcej. I powiedział tak: panowie, jeżeliście zrobili
wszystko, co do was należało i zlokalizowaliście ten nowotwór. Jezu, ufam Tobie, niech się stanie wola Boża, nie przyjmuję chemii. To już jest 23 lata od tej operacji. Kardynał przeżył całe swoje życie biskupie do końca. Teraz życie emeryta, już prawie 10 lat i jest wszystko dobrze. W ramach dopowiedzenia jeszcze tylko dwie króciutkie rzeczy. Kiedy kończył swój pontyfikat krakowski, zgodził się na dłuższy, nawet długi wywiad z dziennikarką, która go pytała różne rzeczy. Nie będę go oczywiście próbował streszczać, ale w kilku pytaniach o modlitwę, jego modlitwę, zaskoczył tę dziennikarkę tym, że mówi tak, modliłem się w różnych intencjach. Jak wymieniał kościół, znajomych, bliskich, chorych, cierpiących i tak starałem się im pomóc. Nigdy się nie modliłem o swoje zdrowie. Ona pyta, jak to? A on mówi, bo całe życie ufałem Jezusowi i gdybym wobec choroby nawet w 92 roku zaczął się modlić o swoje zdrowie, to znaczyłoby, że nie ufam, że to, co się stało, było przez Pana Boga jakoś dopuszczone, tylko chciałbym tę wolę Bożą zmieniać. I ja to usłyszałem parę tygodni temu, kiedy byłem u niego i zapytałem go o zdrowie. Powiedział mi to samo, tylko w odsłonie już 88-letniego człowieka mówi, słuchaj, o co ja mam Pana Boga prosić? O to, żebym wyszedł z tego wszystkiego. Mnie zostaje tylko dziękować, bo tak mi Pan Bóg za dużo dał na te moje lata, które mam. Więc myślę, że gdybym ja miał mówić tak troszkę w imieniu kardynała Marskiego, którego wydaje mi się dobrze znam, to musiałbym powiedzieć, że jeżeli on uważa coś za cud, to cudem jest jego godzenie się z wolą Bożą i zaufanie Panu Bogu. To jest chyba największy cud Faustyny w jego życiu i myślę, że na ten cud w dyskusji on by się zgodził. Natomiast ja nigdy nie słyszałem od niego, choć myśmy tak uważali, że to jego wyjście z tego nowotworu było mianowicie cudowne i było za sprawą Miłosierdzia Bożego i siostry Faustyny. To tyle, żeby zachęcić do przeczytania, bo tam to wszystko jest napisane.